czy białka potrafią pracować zespołowo. To jest oczywiście pewien skrót taki, jaki został tutaj dokonany i który odnosi się do pewnej tendencji, która pojawiła się teraz przy badaniu białek komórkowych. A generalnie rzecz biorąc, cała rzecz ma początek w tym, że ostatnie lata to są lata ogromnego sukcesu sekwencjonowania różnych genomów, czego takim najbardziej spektakularnym przykładem było sekwencjonowanie ludzkiego genomu w zeszłym roku. Więc ten tegoroczny Klub Biochemii i Biofizyki to jest ten krok dalej. Ten krok, który jest to pytanie, które się pojawiło po uzyskaniu ogromnej liczby sekwencji, mianowicie co robić dalej. I oczywiście to, co robić dalej, to jest prosta odpowiedź. Trzeba badać białka, dlatego że to, co decyduje o tym, jak działa komórka, to nie jest tylko ta informacja, która jest zapisana w DNA, ale to jest również ten kontekst, w którym ta informacja działa, czyli konkretnie komórka, konkretnie te białka, które w komórce występują. Teraz jest tu pewien problem metodyczny, to znaczy ten sukces, ogromny sukces w sekwencjonowaniu genomów, który zresztą przejawia się tym, że już mamy tam kilkadziesiąt genomów sekwencjonowanych, w większości bakteryjnych, ale bardzo dużo eukariotycznych genomów. On się opiera na tym, że metoda sekwencjonowania jest bardzo prosta. To znaczy jest to taka metoda, która daje czytelny, zero-jedynkowy układ tego wyniku eksperymentu i ten przejawiający się w postaci tych paseczków różnych, które odczytujemy na elektroforogramach uzyskanych w czasie sekwencjonowania, i to wszystko można zautomatyzować. To znaczy to sekwencjonowanie obecnie to są automaty, które pracują, i to, co robią ludzie, to jest opracowanie tych wyników, to jest ta część informatyczna. Z białkami jest trudniej. Z białkami jest trudniej, dlatego że tak doskonałego systemu jak przy sekwencjonowaniu nie ma. Ale jest taki system, który pojawił się stosunkowo niedawno. Taki system zbudowany z dwóch elementów. Jeden element to jest taka metoda rozdzielania białek oparta w większości przypadków na elektroforezie dwukierunkowej, chociaż w niektórych przypadkach używa się innych metod. I druga część tego systemu, która polega na identyfikacji tych białek, które zostały rozdzielone, oparta na spektrometrii masowej. Razem te dwa elementy systemu pozwalają nam wyciągnąć z komórki dużą liczbę białek, to jest kilkaset białek, które można analizować jednocześnie, i następnie te białka wyciągać po rozdzieleniu, identyfikować. Mieć potem listę, zestawienie wszystkiego tego, co jest w komórce. To jest niesłychany krok do przodu w rozumieniu tego, jak komórka działa, ponieważ wiemy, znamy nie tylko potencjalne możliwości, ale znamy to, co się faktycznie tam w tej komórce dzieje. Ale ja tutaj oczywiście nie chciałbym trywializować tego za bardzo, ale to jest zawsze taka dobra analogia, która mówi, że nawet ten opis białek, który jest, to jest tak jak w przypadku samochodu. Jest to opis części, z których zbudowany jest samochód, ale my nie wiemy, jak one ze sobą są połączone. W związku z tym, żeby pójść ten kawałek dalej, zaczęto stosować różnego rodzaju metody, które pozwalały nie tylko mieć ewidencję tych białek, które występują w komórce, ale również wiedzieć, jakie są między nimi relacje i w jaki sposób te białka ze sobą oddziałują. Takich metod badania oddziaływań między białkami jest wiele. Jest taka metoda stosowana w drożdżach, tak zwany system dwuhybrydowy, który pozwala analizować jednocześnie wiele białek, które ze sobą mogą oddziaływać, ale ja tutaj się chcę skupić na jednym takim bardzo spektakularnym doświadczeniu, które polega na tym, że przygotowuje się konstrukty dla różnych, kodujące różne białka. Te konstrukty tymi konstruktami są komórki transfekowane. Te konstrukty są zrobione tak, że mają na końcach znacznik.
ten znacznik ułatwia wyciągnięcie takiego białka już potem po jego pojawieniu się z komórki przy pomocy na przykład jakiejś chromatografii kolumnowej, ale jednocześnie z tym białkiem można wyciągać wszystko to, co do tego białka się doczepiło. I taką niesłychanie benedyktyńską pracę wykonano, opublikowano wyniki tego w tym roku dla komórek drożdży. Tam skonstruowano prawie 1800 takich konstruktów dla różnych białek i na skutek różnych metodycznych problemów zidentyfikowano 600, czy tam koło 600 takich kompleksów, które można było wyciągnąć z tych komórek. I co się okazało? Okazało się, że praktycznie prawie każde białko, jak to ktoś ładnie powiedział, to okazało się, że te białka to nie są takie samotne wyspy, które tam pływają w tej cytoplazmie, tylko że prawie każde z tych białek miało swoich partnerów, z którymi oddziaływało. Czyli innymi słowy, to co tam wewnątrz komórki jest, to nie jest taka mieszanina różnych białek, które bezładnie przemieszczają się jedne względem drugich, ale jest to pewna sieć. Jest to pewna sieć, którą tworzą te białka systemem swoich oddziaływań. Właściwości tych sieci są na przykład takie, że to nie są sieci homogenne. To znaczy nie jest tak, że jest jakaś statystyczna liczba połączeń dla każdego białka, która jest mniej więcej zachowana w całym tym układzie, ale są takie białka, które mają dużo połączeń i są takie białka, które mają mało połączeń. Innymi słowy, jest to taka sieć zbudowana z węzłów i z tych takich bardziej peryferyjnych białek, które się znajdują. I bardzo taki ciekawy eksperyment, który mniej więcej mówi o tym, jaką wartość te sieci mogą mieć, został kiedyś zrobiony, mianowicie to był wirtualny eksperyment, gdzie podzielono te białka na białka, o których z innych źródeł wiemy, że mutacje w genach kodujących te białka są letalne dla komórki, i takie białka, w których genach mutacje nie są letalne, i takie białka, które powodują taki średni efekt, czyli komórka rośnie wolniej, nie jest jej za dobrze, ale generalnie nie jest to bez wpływu. I teraz okazało się, że mniej więcej około 60% tych białek, w których mutacje są letalne, to są te białka, które znajdują się właśnie w węzłach. Czyli innymi słowy, te sieci mają swój sens. To znaczy te sieci tworzą jakąś taką strukturę, gdzie istnieją ważne białka, które są węzłami, które łączą te znajdujące się na peryferiach cząsteczki białek. Trzeba jedną rzecz podkreślić. To jest to, że ten obszar, w którym my się poruszamy, to są komórki drożdży na razie. Znaczy trzeba jasno powiedzieć sobie, że liczba tych połączeń, które będą w komórkach ssaczych, to będzie o wiele większa niż w komórkach drożdży, o wiele więcej wysiłku trzeba będzie włożyć w to, żeby to analizować. Teraz, czy to jest takie typowe pytanie, które zawsze się pojawia? Jak to się przełoży na praktykę? Co my z tego będziemy mieli? Otóż taka najprostsza rzecz, która się nasuwa, to jest to, że liczba białek, które są miejscami docelowymi dla leków, to jest jakaś niesłychanie mała. To znaczy, to jest coś w granicach chyba 500 czy 600 białek. Ja nie chcę tutaj podawać bezwzględnej liczby, ale w każdym razie bardzo niewielka. Otóż znając partnerów dla tych białek, będziemy mieli o wiele większy repertuar poszukiwania tych celów. To znaczy będziemy mogli próbować uderzyć w białka, które znajdują się obok tych, co do których wiemy, że działanie na nie jest skuteczne w przypadku jakiejś terapii. Ja myślę, że to jest taki najprostszy skutek, który się na tę praktykę medyczną przekłada, który z tych badań możemy wyciągnąć. Na pewno jest tak, że jest bardzo wiele białek, o których wiemy, że są to białka, że takie białka istnieją w komórce, ale zupełnie nie znamy ich funkcji, prawda? To trochę to wszystko wyszło też z badania tych genomów. To znaczy, jeżeli patrzymy na zapis genetyczny, to wiemy, że pewien układ nukleotydów, to jest to, co się nazywa obecnością promotora, ramką odczytu i tak dalej, mówi nam o tym, że ten odcinek koduje białko. Możemy sobie to przetłumaczyć i powiedzieć, że to białko jest zbudowane z takich to a takich aminokwasów, zapisać sobie, jak to wygląda, ale nie wiemy, co to białko robi. I ja bym powiedział tutaj tak, że
te sieci białkowe, one również mają pewien, no, są obiecujące, jeśli idzie o identyfikację funkcji tych nieznanych białek. Dlatego, że to jest coś takiego, jak prokurator to nazywa, podejrzany przez swoje powiązania. Jeśli ktoś się kontaktuje z gangsterami, to znaczy, że on nie ma czystego sumienia. Jeśli takie białko, wiemy o nim, że ono oddziałuje z białkiem, które pełni taką funkcję, z innym białkiem, które pełni tę samą funkcję i z trzecim białkiem, które pełni podobną funkcję, to z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że to nieznane białko o nieznanej funkcji pełni taką samą albo bardzo podobną funkcję. To jest też taki zysk, który mamy z robienia tych sieci. To zyskujemy taką molekularną wiedzę o tym, co jest podstawą życia, prawda? Ja myślę, że może kiedyś nam się uda po prostu zrobić to. To znaczy dojść do takiego momentu, kiedy będziemy już wiedzieli nie tylko jak to jest zapisane w postaci informacji genetycznej, nie tylko w postaci tego, że będziemy wiedzieli jakie są tam białka, nie tylko w postaci tego, że będziemy wiedzieli jak wygląda ta sieć białkowa, ale będziemy wiedzieli dostatecznie dużo, żeby wziąć te składniki, złożyć razem i zrobić komórkę. To jest rzecz, która jest niesłychanie fascynująca.